A, ty jeździsz tylko ciężarówką. To ty możesz mu na przykład powiedzieć, a widziałeś ty kiedyś wieżę Eiffla? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj mam bardzo specjalnego gościa, z którym porozmawiam o nowych przepisach, gdzie nie można się wyprzedzać ciężarówkami na polskich drogach w ogóle, a także o pracy jako kierowcy ciężarówek w realnym życiu. Bardzo dziękuję marce Black za sponsorowanie tego odcinka. Możecie sobie pobrać ze Steam Workshop tę naczepę, żebyście mogli sobie w swoim świecie ETS-owym nią pojeździć. To są takie dwie puszki. Zobaczcie sobie, nawet manika zrobiłem pod kolor tej naczepki. Bardzo, bardzo fajny zestaw. Zapraszam was do wysłuchania, co ma do opowiedzenia Tymoteusz. Powiedz, co tak w skrócie daje kierowcy ciężarówki to, że wyprzedzi inną ciężarówkę. Na przykład jedziemy sobie autostradą, załóżmy, nie? Jedzie sobie osobówka, te 140 na godzinę i widzi, że wyprzedza ciężarówka ciężarówkę. No i wiadomo, że jak jedna ciężarówka rozpoczęła manewr wyprzedzania, to druga ciężarówka musiała jechać wolniej, prawda? Ale w momencie, kiedy się zaczynają wyprzedzać, ta... no to jadą równo. Co się stało w tym momencie? No ta pierwsza ciężarówka wyprzedzana zaczęła dodawać gazu, żeby tamta nie wyprzedziła, tak? Skąd to się bierze? Duma kierowcy, nazwijmy go kierowcy X, dała we znaki. Tutaj troszeczkę komediowo to powiem. Mhm. I wiesz, i przypomniał sobie, że ty, ja mam jeszcze dwa oczka zapasu, ja będę teraz szybszy, ja mu pokażę, nie dam się mu wyprzedzić. Jezu, serio? Tak, ogólnie moim, to jestem największym tego hejterem. Ja mówię, ja jeżdżę prawie 10 lat i nie zdarzyło mi się, żeby ciężarówka, która mnie wyprzedzała, i naprawdę, ja rozumiem, są takie sytuacje, gdzie tam sobie, wiesz, w nocy lecisz, na spokojnie, nie ma tego ciśnienia na drodze. Chcesz mnie wyprzedzać, a to pół oczka, oczko, to okej, okay. Ale jeżeli naprawdę widzę, że jest, nie wiem, natłok, czy nawet, wiesz, wyłamie się jakiś ze wszystkich i pójdzie na tym zakazie wyprzedzania, no to ja mu odpuszczę, no przecież to nic kompletnie nie dam i jeżeli mu odpuszczę na, nie wiem, 10 sekund i nawet mu zwolnię do tych, wiesz, o te 10-11, żeby to wyprzedzanie trwało nie 5 minut czy gorzej, czy jeszcze więcej, tylko niech to trwa, wiesz, 15 sekund, dobra, uciekaj z powrotem na prawy, nie? Jeszcze, wiesz, mrygamy sobie z reguły, mrygniemy sobie długimi, zjeżdżaj, uciekaj, nie? No to jest taka chora duma, nie? Chora duma. Ja tak zawsze powtarzam, że żeby kierowca jakiegokolwiek pojazdu był naprawdę dobrym kierowcą, to powinien przejechać się każdym typem pojazdu i rowerem po drogach, samochodem po drogach, motocyklem, dostawczakiem, samochodem ciężarowym i nie wiem, jakimś ciągnikiem na przykład. Bo wtedy, wiesz, każdy wyrobi w sobie tą empatię i wyobraźnię i wie, że okej, dobra, no to ten jedzie tak, to ja muszę tak. Ja na przykład mam coś takiego, że jak widzę jakiegoś kierowcę ciężarówki, który jedzie za mną, a mam przed sobą skrzyżowanie i muszę skręcić w prawo, czyli muszę przed nim zahamować, to staram się jak najszybciej ten manewr skrętu i jak najwcześniej oczywiście kierunkowskaz zdać, żeby kierowca ciężarówki mógł sobie tą prędkość zredukować nie za dużo, nie wiadomo. Bo mam tą świadomość, że za mną jedzie jednak kilkunastotonowy zestaw, którego rozpędzanie z powrotem zajmie bardzo dużo zasobów i czasu, dużo więcej niż mojej osobówki, nie? Tak, tak, ale przede wszystkim tu już nie chodzi o sam fakt rozpędzania tej ciężarówki, tylko sam fakt o wiesz, zachowanie tej bezpiecznej odległości, no bo wiesz, jak ty dasz ten kierunkowskaz za późno, czy wiesz, czy w ogóle go nie dasz, bo tacy też się zdarzają, no to wtedy może dojść naprawdę i dochodzi do tragedii, bo no, każdy myśli, że nie wiem, wyhamowanie składu nawet 30-tonowego, jeżeli on nie jest do pełna załadowany, stryknięcie palcami. No, a to nie jest osobówka, nie? To jest kilkanaście, kilkadziesiąt ton, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. I wiesz, i też manewr samego bezpieczeństwa, wiesz, ominięcia tego, tej osobówki. Jak jeszcze samochodem osobowym za taką sytuacją byłbyś w stanie, wiesz, gdzieś tam jeszcze śmignąć, wiesz, szybko na lewej i z powrotem na prawe, to jeszcze to się uda. No, w ciężarówce ma tylko, nie ma wyborów czasami, nie? Mhm. Albo idziesz z kimś na czoło, na przeciwnym pasie, albo lecisz do rowu,
No albo wbijasz się w tą osobówkę, która cię właśnie, właśnie wyhamowała, nie? Właśnie. Więc... I kierowca ciężarówki przede wszystkim też musi dużo przewidywać, no nie? Widzi ileś tam osobówek przed sobą i też nie wie, kto prowadzi tą osobówkę. Czy osoba, która dopiero odebrała prawko, czy osoba, która się boi prowadzić samochód, bo coś tam, czy osoba, która spanikuje, jeśli coś się tam wydarzy. I nigdy nie wiesz, nie? Kto prowadzi ten samochód i też w tym jest zagrożenie. Wróćmy do tego tematu wyprzedzania, no bo ja tak się zastanawiam, skąd to się wzięło. Mi tak naprawdę nigdy to nie przeszkadzało. Często robię trasy przez całą Polskę, bo tak mam rodzinę i jeżdżę sobie A4 między Wrocławiem a Berlinem. Przeważnie jeżdżę w nocy, ale czasami zdarza się też, że w dzień sobie jadę, nie? I tam jest mocny ruch. Tam praktycznie ciężarówka za ciężarówką zawsze na prawym pasie była i czasami faktycznie zdarzało się, że zjechała ta ciężarówka na ten lewy pas. Wiesz, i mi to nigdy nie przeszkadzało, ja sobie po prostu zwolniłem do tych 90, albo widziałem, że jedna ciężarówka robi manewr, no to już wcześniej sobie puszczałem nogę z gazu, ten pojazd, wiesz, sam sobie wyhamowywał do tych tam 90 km. Czasami nawet nie wyhamowywał do 90, tylko po prostu do 100, bo gdzieś tam z daleka widziałem, że się te pojazdy zaczynają gdzieś tam wymijać, nie? I nie miałem z tym problemu, no trwa to dłużej, wiadomo, że to nie są osobówki, ale z drugiej strony ja nie mam takiego poczucia też, że potrzebuję gdzieś jechać 200 km na godzinę. Nie wiem, ile na przykład przedstawiciel handlowy musi zarabiać pieniędzy, że on jedzie tą Skodą, załóżmy, 180-200 km na godzinę przez 5 czy tam 8 godzin. To jest ogromny stres dla ciała, nie? To, nie wiem, jakie pieniądze zmusiłyby mnie do tego, żebym musiał jechać z taką prędkością przez autostradę, tak? Dla mnie prędkość taka, przy której się czuję bezpiecznie i w miarę normalnie, że nie stresuję się, mam dużo czasu na reakcję, to jest 120 km na godzinę, przy okazji jest to bardzo ekonomiczna też prędkość dla osobówki. Rzadko kiedy jeżdżę szybciej, bo zwyczajnie nie mam takiej potrzeby, nie widzę potrzeby zapieprzania, bo jest to się wiąże ze stresem, tak? Lubię samochody sportowe, lubię gdzieś tam szybko jeździć, ale od przeciążeń i tego typu spraw są fajne zakręty, tak? I zabawa na nich. A jak już się rozpędzisz do pewnej prędkości, to jest po prostu taka nudna jazda, nie ma tam żadnych przeciążeń, nie? No nie? Ja tak nie wiem, co by musiało mnie do tego skłonić, żeby jechać tak szybko. To jest dla mnie za duży stres, lubię sobie jeździć powoli i jakbym na przykład jechał gdzieś 160, no to w stosunku do jechania 120 na godzinę, nie? Na przykład moim celem jest jechać 160 albo 180 km na godzinę przez autostradę cały czas. No to nawet jak jedziesz, jak jedziesz w nocy, nie spotkasz tak dużo aut, zwłaszcza jak jesteś gdzieś tam na zachodzie Polski, tak północny zachód Polski, to tam możesz sobie tą S3 cisnąć ostro, nie? Ale i tak znajdzie się jakiś tam kierowca. Ja na przykład miałem kiedyś taką sytuację też, że jadę sobie drogą, nic absolutnie złego nie widać na drodze. Mało samochodów, nic się nie dzieje. Jadę sobie, jadę. A tu nagle widzę, że jest na drodze rozwalona sarna, wystaje z niej kręgosłup. I co bym, jaki bym miał czas reakcji, wiesz, jest ciemno totalnie, nie? Na autostradzie. Jaki miałbym czas reakcji jadąc 180 km na godzinę, jaki mam czas reakcji jadąc 120 km? To są tego typu rzeczy, nie? Więc przede wszystkim, jeśli ktoś faktycznie zapieprza te jakieś potężne prędkości, 200, już nie mówiąc o tym, że to jest niezgodne z prawem, nie? Ale jedzie tam 200, 160 km na godzinę, to jakie to muszą być potworne pieniądze, co ci ludzie zarabiają, żeby tyle jechać? Nie potrafię tego zrozumieć, żeby poświęcić swoje zdrowie, aby tak zapieprzać. Ja rozumiem, że ktoś może lubić, że to jest adrenalina, bo szybko i fajnie, ale na dłuższą metę jest to strasznie, strasznie toksyczne dla tej osoby, już nie mówiąc o tym, że tam zagrożenie jest tam czy coś, nie? Tylko toksyczne dla tej osoby, która tyle jedzie. I jakie jest twoje zdanie na temat właśnie takich kierowców, co właśnie widzisz, że gdzieś tam już zaczynał się ten kiedyś manewr i podjeżdżali do ciebie, wiesz, z taką dużą prędkością i światłami, lewo, prawo, światła. Jak ty to widzisz? No to ja ci powiem w ten sposób. To jest właśnie powód,
jeden z powodów, dla których wprowadzono zakaz wyprzedzania dla ciężarówek w Polsce. Na przykład ja, jadąc ciężarówką z prędkością, o, przepisową, 80 na godzinę, jestem świadomy tego, że poruszając się drogą autostradą, będzie ktoś jechał na tym lewym pasie 140 na godzinę, więc jedzie 60 km więcej ode mnie, tak? To przez doświadczenie potrafię spojrzeć w lusterko i już mniej więcej ocenić jego odległość. Tak? Że przykładowo jest daleko, jak ja mu wyskoczę, załóżmy na ten lewy pas, ma czas na to, żeby mu wyhamować. No masz pół kilometra na zwolnienie. Nie wierzę w to, że patrząc na drogę, ty nie widzisz tej ciężarówki, która wychodzi na lewy pas i nie jesteś w stanie przez pół kilometra wytracić prędkości ze 140 do, załóżmy, tych 80. No nie ma nawet takiej opcji, nawet no nie ma. Ale co się dzieje w momencie, kiedy ty jedziesz te 200 na autostradzie, w międzyczasie dyskutujesz z całą swoją rodziną i patrzysz w telefon, no i jeszcze ci ciężarówka wyskakuje na lewy pas. Ty jej nie widzisz, bo ona już, on cię widział, nie był w stanie ocenić tej twojej prędkości. Bo jest cały czas świadomy, jedzie przepisowo, nie? Więc chłopak wyskakuje i za chwilę się może okazać, że nie wiem, typ leci do rowu, bo w ostatnim momencie cię zauważył, albo faktycznie ostre hamowanie i wiesz, tam mruga i wiesz, później ty wyprzedzi, zaczyna cię wyhamowywać, wiesz, wielkie awantury, bo on w sobie nie widzi problemu, bo on nic takiego nie zrobił. On po prostu sobie zasuwał autostradą, gadając z rodziną, grzebiąc w telefonie. Przecież to jest okej. No ale łatwiej jest uderzyć, wiesz, w ciężarówki, nie? I to jest właśnie to jest powód, dla którego wprowadzono zakaz wyprzedzania, żeby ci na lewym pasie w osobówkach mogli swobodnie używać smartfonów na przykład, nie? Yes. Ja tak uważam. Ja, to jest moje osobiste przemyślenie. Lubię na przykład, jak ktoś na przeciwka jedzie, nie? Wiesz, spojrzy do kabiny na przykład, albo jak ma tabliczkę, czy na przykład jak jedzie jakaś fajna dziewucha, czy jedzie fajna dziewucha, wiesz. Ale lubię obserwować ludzi. Taki po prostu jestem z natury. I często też obserwuję ludzi w momencie, kiedy mnie wyprzedzają. No bo jednak mam na to trochę też czasu, nie? Mhm. A też kierowca dosyć często patrzy w te lusterka. No i powiem ci, że na 10 wyprzedzających mnie osobówek, 3 to przynajmniej jest ktoś, kto ma telefon w łapie. Więc no... Już abstrahując od telefonów, przecież mamy teraz prawie we wszystkich samochodach jakieś tam tablety, jakieś centrum rozrywki i tak dalej. To nic. Powiem ci, że to jest nic. Jak będziesz sam kiedyś w trasie, nawet wiesz, swoją osobówką, i będziesz gdzieś tam w obrębach dużego miasta stał w korku, zobacz, co ludzie robią w samochodach. Co robią pierwsze, co jak stoją w samochodzie w korku? Zawsze biorą telefon do ręki. I nawet ja osobiście, przyznaję się do tego, również biorę ten telefon do ręki. Tylko że ja potrafię to jeszcze jako tako rozdzielić, bo to mnie nauczyło. Nauczyła mnie sytuacja, że lepiej tego telefonu nie mieć. Miałem podbramkowe sytuacje, bo nie mogę mówić o sobie, że o, jestem kierowcą zawodowym i wiesz, jestem w superlatywach, nie. Ale chyba to trzeba, każdy musi to przeżyć, żeby zrozumieć, jaki ten telefon, czy w ogóle zajmowanie się wszystkim innym niż prowadzenie jest złe. U nas kierowcy których samochodów, twoim zdaniem, może których marek samochodów są najgorsi w tym klimacie wyprzedzania i brygania światłami? Prosiłoby się, żeby powiedzieć o BMW, ale nie, no niestety to nie ma chyba jakiegoś tam takiego znaczenia markowo. Tu bardziej chodzi o ludzi. Może na co dzień jeździ jakąś inną swoją marką, ale po prostu, nie wiem, miał zły dzień i wiesz, próbuje się też wyżyć i tak dalej. Dlatego są takie zachowania. Warto pomyśleć i może, o, ten gość może też mieć zły dzień, nie? Albo jest niechony, nie? Ciężarówki dalej jadą sobie w rządku. Mało kiedy się wyprzedzały wcześniej, teraz się w ogóle nie wyprzedzają, ale co jeśli jakiś kierowca ciężarówki będzie wredny i stwierdzi, ja mam wszystkiego dosyć, walę to wszystko, będę jechał 65 km na godzinę i tyle. I co wtedy? I tu mamy problem. Jeżeli on będzie jechał faktycznie te 65 km na godzinę i da się wyprzedzać, no to jest jeszcze sytuacja uratowana, bo do 80 na godzinę możemy sobie go legalnie wyprzedzać, nic się nie dzieje. I, no bo jest duża różnica prędkości, jest jednak 15, to my mamy oceniać, bo ten zakaz to nie jest taki, że jest zakaz i nie wolno i ten, nie, jest powiedziane, że jeżeli jest duża różnica prędkości i 15 na godzinę, to jest jakieś tam bardzo sekundowe tam wyprzedzanie. I jest taka bardzo chora sytuacja u nas w Polsce,
że no, kierowcy, wiesz, doganiają, załóżmy inną ciężarówkę, która jedzie, załóżmy 78, tak jak mówiliśmy wcześniej, a ty jedziesz 90, więc ja go wyprzedzą, tak? Jadę 12 oczek szybciej, więc go zdążę wyprzedzić. No ale za tobą jedzie policja i oni ci ściągają i oni ci nie wlepią mandatu za to, że ty wyprzedzałeś na zakazie. Oni ci wlepią mandat za przekroczenie prędkości o 10 na godzinę. Kurde, przerąbane. No doszło do takiej sytuacji. To coś, co jest no, niesamowite. I teraz u nas w Polsce, niestety, ale no muszę to powiedzieć, u nas w Polsce zawsze mówiono, że nasze przepisy są robione po to, żeby było zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. To w żaden sposób nie zwiększa bezpieczeństwa na drodze. Czy powiększenie mandatów, że kosztowo, czy zwiększenie ilości punktów w mandatach, czy to zwiększyło twoją bezpieczeństwo? Czy czujesz się bezpieczniej na drodze? Nie, ja czuję się dokładnie tak samo jak wcześniej. Otóż to, wprowadzenie radykalnych przepisów. Takie szybkie porównanie. U nas, załóżmy, za 15 km na godzinę więcej jest tam mandat z rzędu chyba tam 400 zł, tak? I chyba 6 punktów, tak? Mm. Coś takiego, poza terenem. No, pira z drzwi, ja tylko tam obstawiam. W Niemczech za taki sam przekroczenie jest 30 euro. Bez punktów. Fakt. U nich jest troszeczkę, te przepisy są inne, bo u nich jest to wygląda w ten sposób i tam widać trochę to bezpieczeństwo. Mandaty są tańsze do jakiegoś pułapu, punkty są też od jakiegoś pułapu i tam nie ma tam punktów, że nie wiem, jedziesz szybciej, to masz od razu, nie wiem, 3 punkty, nie? Tylko na przykład masz punkt, nie? Załóżmy w ciągu 2 lat dostaniesz drugi punkt, nie? To już masz 2 punkty i teraz te 2 punkty trzymają się ci od tego okresu, gdzie dostałeś ten drugi mandat. Zdobędziesz kolejny punkt, znowu w tym okresie, znowu od tego samego okresu. Masz możliwość zdobycia maksymalnie 8 punktów. Koniec. I masz misia, tak zwanego. Bodajże chyba na pół roku. Powiedz mi, tu chodzi o rażące jakieś tam przekroczenie prędkości i wtedy dają ci ten punkt, czy... Jest co, to bodajże chyba od 15 w terenie zabudowanym i bodajże od 30 poza terenem. Poza terenem. Coś takiego jest, nie? Nie chcę naprawdę skłamać, tylko wiem mniej więcej, jak to jest sklasyfikowane, nie? Bo na przykład, jest taka sytuacja, przejazd na czerwonym świetle. Jeżeli, załóżmy, zrobiłeś to w taki sposób, że to czerwone światło już się świeciło już trochę i wiesz, i wleciałeś, bo wleciałeś, tak? To z bomby masz od razu tam chyba 500 euro, 3 punkty karne i blokada, prawka na pół roku. I sprawa w tym. Były takie sytuacje, gdzie chłopacy z ciężarówek często, wiesz, wpadali na żółtym, nie? I wiesz, koń przeszedł na żółtym, ale naczepa przeszła już na czerwonym i robiło zdjęcie naczepy, nie? I normalnie kwity przychodziły, no, już przychodziły normalnie na firmę, że na czerwonym przeleciał, nie? Łukasz, czy jest tam w Polsce, przy naszym ruchu autostradowym, o którym też wspomniałeś w nocy, czy jest nam całodobowy zakaz wyprzedzania potrzebny dla ciężarówek? Oczywiście, że nie. Czy nie można w ogóle było... nie jest potrzebny. W ogóle. Zacznijmy od tego. Ale nawet całodobowy. Czy nie mógłby na przykład ten zakaz, załóżmy, od 6 do 19? I o godzinie 19. Magnesy, pyk, 110. Tak, wszyscy, wiesz, szybko i wściekle, wiesz, wersja trackerska. Odpuszczamy to, puszczamy naczepę, zostawiamy sam ciągnik, cyk. Jakby ktoś przy tym, wiesz, jakby ktoś przysiadł przy tym przepisie, no, tak naprawdę, to wydaje mi się, że można byłoby z tego przepisu zrobić naprawdę spoko przepis, gdzie by tak bardzo nie uderzył, wiesz, w jeden jakby dział. A w tej chwili, no, wyszło z tego, co wyszło, no i wiesz, no, dużo kierowców się pogodziło. Ja na przykład osobiście powiedziałem na firmie, że jeżeli będę mógł dojechać do klienta drogami, nie używając dróg ekspresowych i autostrad, to będę takimi drogami jechał, bo szczerze powiedziawszy, na nich dojadę szybciej. Masakra. Jak ja jadę sobie, powiedzmy, nie wiem,
do jakiegoś McDonalda czy do restauracji z rodziną, a widzę ciężarówkę, która zasuwa z pełną paką na przykład jakiegoś żwiru czy czegokolwiek, to dla mnie on ma trochę jednak, znaczy w mojej mentalności, nie, bo wiadomo, że każdy jest królem na drodze i wszyscy powinni mu się podporządkować. Dla mnie ten człowiek, który pracuje w ciężarówce, ma jakiś taki większy priorytet, bo wiem, że on coś na tej drodze robi, wykonuje jakieś zadanie i chcę zrobić je jak najsprawniej, jak najszybciej. Dla mnie, czy jadę do restauracji za 10 minut, czy za 12, czy za 15, nie robi wielkiej różnicy i na nikim w moim samochodzie w dużej różnicy to nie zrobi. A dla kierowcy ciężarówki kilkanaście takich sytuacji, które spowolnią jego pracę na drodze w ciągu całego dnia, na przykład pracy, jeśli robi jakieś tam krótkie dystanse, nie? To w ciągu całego dnia roboty jest to na przykład pół godziny, godzina i potem okazuje się, że nie wyrobił jakiegoś tam, nie wiem jak to jest w sumie w tym w świecie ciężarówek na jakichś tam małych dystansach, ale załóżmy, że nie wyrobi jakiegoś tam jakiś norm przewozu i tak dalej, tak. Tak, założonej normy, albo po prostu wyjdzie z pracy później o tą godzinę i tak z tygodnia na tydzień, to coraz bardziej będzie mu się to wydłużać, nie? Hipotetycznie zakładam, że może tak być. No po prostu ktoś, kto robi na drodze, ktoś, kto pracuje, dla mnie ma jakiś taki większy priorytet, tak? Tak samo jak pani, która jest w restauracji i obsługuje ciebie. I ty czekasz na to jedzenie, nie musisz sam iść do kuchni i sobie tego przynieść, czy jakoś tam przyrządzić, czy coś. To wbrew pozorom mówi się, że klient nasz pan, ale tak naprawdę to osoba, która nam coś dla nas zrobi, jest bardziej priorytetowa, no bo to ona coś robi dla nas, a nie my dla niej. My jej tylko zapłacimy za to, nie? Dokładnie, i kierowca ciężarówki, nie wiem czy tutaj jest dobre porównanie, ale też dostarcza jakiś towar, załóżmy, do tego sklepu i też my liczymy, że pójdziemy sobie do tego sklepu i to jedzenie, które jest tam na półce wystawione, będzie tam faktycznie. I to jest robota kierowców, bo to nie jest jakiś tam śmigłowiec, który przylatuje z nie wiadomo skąd, ani samolot nie zrzuca 14 palet z żarciem do sklepu. Tylko po prostu przyjeżdża ciężarówka, musi tam wymanewrować na tym parkingu, to jest też oddzielny temat, żeby ludzie nie parkowali jak debile na środku parkingu, nie zostawiali samochodu. Przyjeżdża ciężarówka i nieraz widzę pod sklepem, że po prostu stoi, zanim gościu przyjdzie do samochodu i go przestawi, nie? Zaparkował w nieprzepisowym jakimś tam miejscu. No, tylko że tutaj od razu sprostujmy jedną rzecz, żeby czasami w komentarzach trochę hejtu nie poszło. Mhm. Też musimy jedną rzecz zdemontować, że nie robimy z kierowców zbawców świata. Nie są oni zbawcami świata. Oni dużo nam dużo pomagają kierowcy, ale faktycznie jest dużo też zawodów, które też inaczej wpływają na nasze życie i tak dalej. Ale no faktycznie, tak jak sama zaznaczyłeś, no mają jakiś tam, są w bezpośrednim tym łańcuchu dostaw, tak? Bo wiesz, bo zawsze mogą nas zastąpić. Zawsze, wiesz, może w przyszłości, nie wiem, za 10, 15, 20 lat będą ciężarówki autonomiczne, tak? Kierowcy będą niepotrzebni albo po prostu będą jacyś przeszkoleni magazynierzy, którzy będą podprowadzać już ciężarówkę pod sam dok załadunkowo-rozładunkowy, tak? No, to jest przyszłość. To wiesz, dzisiaj używamy smartfona, jutro będziemy mieć wszystko jako bransoletka, tak? Ale no, na chwilę obecną no, ten zawód kierowcy jest potrzebny i nie jesteśmy w stanie nawet z punktu logistycznego w stanie zlikwidować tego transportu tak, że nie wiem, bo ciężarówki przeszkadzają i nie wiem, rzućmy wszystko na tramwaje i kolej. No, nie da się. I po prostu no, dopóki ten zawód istnieje, to te dostawy są zarąbiście płynne. To, że mamy coś na półkach w sklepie, to jest najmniejszy pikuś. Wyobraźmy sobie nasze przesyłki kurierskie. Przykładowo, jak one są dostarczane po kraju? Tylko ciężarówkami i to chłopacy, którzy latają w nocy. Więc no, chłopak, załóżmy, zarywa nockę, startuje o 20, załóżmy, pierwszej z Warszawy, leci do Poznania, zrzuca się w nocy i wraca z powrotem z Warszawy do Poznania, bo robi kółko, tak? Z Poznania tu i tu, nie? Zabiera papki. Więc no, są takie zawody, które, wiesz, są takie części transportu, które, no, byśmy nie powiedzieli, że robią jakąś tam ważną robotę, nie?
Tak, ale mi chodzi tutaj o zobrazowanie tego, nie? Bo część osób też uważa, że kierowcy to są ludzie, którzy nie potrafią nic innego robić, tylko jeździć ciężarówkami. Ostatnio spotkałem się z taką opinią i no może wśród moich widzów akurat takich osób nie będzie, bo każdy zna Euro Truck Simulator, gdzieś tam sobie pojeździł tą ciężarówką i wie, jak to mniej więcej wygląda, ale jest sporo takich osób, które może nigdy w tę grę nie grały albo grały i nie zdają sobie sprawy, jak to w rzeczywistości wygląda, nie potrafią sobie tego wyobrazić i potem mówią, nie, że o, kierowca ciężarówki to właściwie trzyma kierownicę i tyle, nie? A on, to też, słuchaj, no, każda praca jest na swój sposób trudna, tak? Nie można gloryfikować tego czy innego zawodu, ale wydaje mi się, że kierowca ciężarówki jest tak samo ważny jak i każdy inny zawód, który podtrzymuje i no, tą gospodarkę na nogach, nie? Ale tak, tak. I tutaj właśnie podpinając się o tą wypowiedź, że wiesz, że kierowcy na przykład tam nic innego w życiu nie robią, nie? Spotkałem na swojej drodze naprawdę wykształconych ludzi. Naprawdę wykształconych ludzi. To wiesz, magisterki, doktoraty nawet. Po prostu sytuacja życiowa wywarła to, żeby zrobili te prawa jazdy, bo po prostu też aspekt finansowy, bo jest jakiś tam zarobek z tego całkiem fajny, ale no nie można tak określać, że jak kierowca ciężarówki to nie wiem, to pewnie wiesz, nawet się wysłowić nie umie, o czym innym można z nim porozmawiać jak o pracy, no różne te aspekty, tak? To ja taki szybki przykład dam, jak był przez pewien czas bardzo duże oblężenie, tak w latach 2010-2012, oblężenie ludzi z magistrem po studiach jakichś tam humanistycznych. I nie wiem, Lucek, kojarzysz, jak był ten taki Pamiętam czas? Pamiętam to. Mhm. Dokładnie. Zobacz, ile, pamiętasz, ile ludzi z tym magistrami pracowało w jakichś dużych dyskontach na kasach? Albo pracuje do dzisiaj? I takich ludzi nie wiem, nigdzie się nie wyzywa, nie? No, oczywiście, że się ich nie wyzywa, bo robią zarobiście ważną robotę, mają pracę. To jest najważniejszy aspekt. To już jest, w dzisiejszych czasach już nie jest ważne tak naprawdę wykształcenie, tylko jest ważna praca. Jakie najciekawsze transporty robiłeś do tej pory? Robiłeś jakieś ciężkie? Bo widziałem kilka twoich fotek z Instagrama. No i tak mnie zainteresowały te takie typowe oznaczenia dla ciężkich transportów twojego ciągnika. Jak to wygląda? Znaczy się, no ja z reguły wożę maszyny rolnicze i pracuję w firmie, która jest producentem maszyn rolniczych, więc wożę i beczki asenizacyjne, czyli właśnie do gnojówki, i rozrzutniki, i wywrotki takie do ziemi, lub po prostu jakieś takie wywrotki pojemnościowe, gdzie można nawet plony takie polne wrzucać. Na tyle, ile mi pozwala mój zestaw, bo jeżdżę tandemem. Mhm. To jest zestaw z przyczepą, ale po prostu nie na te koła, nie mam na obrotnicy, tylko po prostu to jest zwykłe. To taka przyczepka, jakbyś w samochodzie osobą wyciągnął, jak ktoś sobie nie potrafi wyobrazić. Mhm. Staramy się wozić maksymalnie tak, żeby cały zestaw nie przekraczał 40 ton, więc no tam maszyny, najcięższe maszyny u nas takie to ważą gdzieś tam w granicach, no te co my wozimy to 10 ton, niskopodwozia, które już bardziej są specjalistyczne, wożą bardzo duże maszyny, duże beczki z dużymi aplikatorami, to tam potrafią te same maszyny ważyć około 13-14 ton. To nie są, wiesz, ciężary duże, tylko chodzi o objętość takiego ładunku, nie? Mhm. Wiesz, no, nie ma co się tam jakoś porównywać z takimi chłopakami, którzy to, wiesz, gabarytami typowo latają. Jest to po prostu, są to ładunki ponadnormatywne i tyle. Okej. Okay. Czy ty w ogóle miałeś taką zajawkę z Euro Truck Simulator, żeby zostać kierowcą ciężarówki, czy to było odwrotnie? Praca jako kierowca ciężarówki to jakoś tam zajawka była już wcześniej, dużo, dużo, dużo wcześniej. To były piękne lata 90, kiedy i dosyć często i dużo spędzałem czasu u mojego wuja, który miał i ma do dzisiaj transport drewna.
No i tam z kuzynem dosyć mocno wojowaliśmy, zawsze wiesz, jakaś tam zajawka, pierwsze przejażdżki samodzielne ciężarówką i w ogóle, no i jakoś to tam się zaczęło budować. No i później 2012 rok to już miałem C+E zrobione, ale nie miałem przewozu rzeczy, więc jeszcze nie mogłem wykonywać transportu, jeszcze nie mogłem pracować jako kierowca. Ale już zacząłem przygodę swoją na międzynarodówce, jeździłem busem. Rozumiem, ale teraz grasz też w Eurotrucka. Zdarza mi się. No, to zdarza ci się, nie? Bo wiadomo, że tak ciężko jest się przesiąść z ciężarówki, jeżdżąc powiedzmy codziennie albo robiąc jakieś dłuższe dystanse i potem wsiadać do ETS-a i robiąc zupełnie to samo, nie? Chociaż lubisz sobie czasami pograć. Ale lubię. Powiedz mi, jaką radę byś dał takiej osobie, która ma mocną zajawkę na Euro Truck Simulator 2 i wiąże swoją przyszłość właśnie z jazdą ciężarówkami? To znaczy, liczy, że to będzie taka praca bardzo podobna do gry, że będzie się zabierało transporty, tutaj gdzieś cofamy, wszystko jest no prawie że idealnie, trzeba przestrzegać zasad ruchu drogowego i będzie pięknie. Jaką byś radę dał takiej osobie? Żeby pamiętać o tym, że ETS to tylko symulator. Zacząć, wiesz, patrzeć w te lusterka, uczyć się tego, takiego, wiesz, cofania, patrząc się w lusterka i tak dalej, starania się, wiesz, bo to też trochę daje. Bo w prawdziwym życiu, no, jeżeli się tego nie wyrobisz, to na samym początku, tak jak ja na przykład, dużo się będziesz wychodził z kabiny i patrzył, czy na pewno nie przehaczysz, i do dzisiaj warto też to robić. Przede wszystkim te przepisy, o których też wspomniałeś, są zarąbiście ważne i o tym trzeba na pewno pamiętać. Pamiętajmy, że to jest gra. Chciałbym to tak ująć ładnie w słowa, żeby po prostu się nie zawieść. No bo wiesz, w ETS-ie zrobić sobie fajnie ciężarówkę, nie? Wiesz, tu sobie odpicujesz lampeczki, pierdółki i tak dalej, masz tą swoją wymarzoną, załóżmy, Scanię, tak? I będziesz, teraz jesteś królem szos w ETS-ie. No w życiu tak może nie być, nie? Są pracodawcy, którzy naprawdę mają super fury i super ciężarówki i wiesz, i przykładają do tego naprawdę dużą wagę, żeby te ciężarówki naprawdę fajnie wyglądały. I dbają o to, żeby ich kierowcy też dbali o ten sprzęt i z reguły właśnie zatrudniają do takiej pracy zajawkowiczów. Do zajawkowiczów, którzy wiesz, czują ten vibe, że wiesz, że jesteśmy jak inni, wyróżniamy się tutaj na tej trasie, wiesz, wyglądem ciężarówek. Są firmy, które pozwalają na modyfikacje, no ale będziesz musiał dziłać ze swoich pieniążków i tak dalej, nikt ci za to nie odda i wiesz, ktoś ci może powiedzieć, co dziadę, to u dziada pracujesz? Nie, nie pracuję u dziada, po prostu mój szef nie wymaga tego, ale też nie każe, nie zakazuje, tak? No, ale są też takie firmy, gdzie załóżmy, no nic nigdy nie zrobisz, bo na przykład ciężarówka ma być tylko 3 lata, jest w jakimś krótkim leasingu i idzie dalej na sprzedaż, no i po prostu nie pozwoli ci na modyfikację. I no, to jest właśnie ta rzeczywistość, z którą się tak zderzasz. Żeby mieć fun, trochę fanu i takiego, wiesz, przyjemności z tej jazdy, to właśnie nauczyć się i zrozumieć, że przyjemność nie polega w tym, jak samochód wygląda, tylko w tym, co robisz i w tym, co możesz osiągnąć, co zobaczyć. I ktoś ci tam powie kiedyś, że wiesz, że nie wiem, a ty jeździsz tylko ciężarówką, to ty możesz mu na przykład powiedzieć, a widziałeś ty kiedyś wieżę Eiffla, nie? Rozumiesz? I to jest czasami super, nie? To jest czasami takie, wiesz, zajawkowe, bo ja zawsze powtarzam, że mam pracę, jaką mam, niekoniecznie jest doceniana, ale to, co moje oczy widziały, to już mi tych wspomnień mi nikt nie zabierze. Marne szanse są na to, że ktoś cię daje, że akurat tak ci się trafi, ale załóżmy, że zabierasz ze sobą dziewczynę i jedziecie sobie gdzieś tam razem, robicie te transporty i akurat tak się składa, że te transporty będziesz miał tak ustawione, że będziesz jechał dookoła Europy. Jakie są szanse w ogóle na taki scenariusz? Jest to do zrobienia, tylko że to już jest wielotygodniowy wyjazd, tak? Że to się zaczyna już tam 2 tygodnie plus, przynajmniej 2 tygodnie plus, ale jest to do zrobienia, żeby tam sobie takiego eurotripa, można powiedzieć, zrobić. Dokładnie o to mi chodzi, no. 2 tygodnie w ciężarówce jest okej, okay, nie jest jeszcze to tak długo, nie? Nawet wiesz, z tą drugą połówką, nie? To jest jeszcze git. Ale już ten trzeci tydzień to już nie jest kwestia tego, że wiesz, męczycie się nawzajem, tylko po prostu męczy was
miejsce, ilość miejsca. I w pewnym momencie no, stwierdzasz fakt, że to już jest za długo, nie? Że na takie wypady to można sobie, wiesz, wynająć kampera. Mam dużo znajomych, którzy jeżdżą w parze, którzy idzie, dziewczyna też jest, wiesz, podwójna obsada, to też jest driverką. Ale też mam takich znajomych, którzy po prostu zabierają swoje dziewczyny, swoje żony, narzeczone i wiesz, i po prostu pojadą w jakieś fajne, ciekawe miejsce i słuchaj, zapowiada się fajny weekend. Jak wszystko dobrze pójdzie, to będziemy stać tu i tu. Jedna firma wystawiła swoją reklamę w American Truck Simulator odnośnie naboru kierowców do swojej firmy. To głównie dotyczy się właśnie kierowców w Stanach Zjednoczonych, no ale jednak była ta reklama i można było zadzwonić pod numer z billboardu w grze i zapytać się o pracę. Co o tym sądzisz? A dasz mi chwileczkę, sobie muszę to wyfiltrować, bo ja nawet nie wiedziałem o takiej sytuacji. Nie wiedziałaś o tym? No dobra, ale załóżmy, że w Eurotrucku jest billboard i na przykład twoja firma szuka właśnie takich zajawkowiczów, jak wspomniałeś, do swojej firmy i wśród tych zajawkowiczów z ETS-a zdarzają się 18-21-latkowie i stwierdzają, oni chcą pojeździć. Czy według ciebie to jest dobry ruch, żeby brać takich graczy Euro Truck Simulator 2 do swojej firmy? Wiesz co, mi się wydaje, że chyba to już sobie właśnie odpowiedziałeś na to pytanie. Wydaje mi się, że taka firma poszukuje właśnie zajawkowiczów, którzy oni ich wyszkolą, oni nauczą ich tego, jak tak naprawdę to wszystko działa, ale potrzebują ludzi, którzy chcą to robić, którym, wiesz, że pasji, nie, wejdą. Jest to w jakiś sposób spoko rozwiązanie. Pierwszy raz o tym słyszałem od teraz właśnie od ciebie. Nie spodziewałem się, ale no, powiem ci, to bardzo... To już się dzieje. Bardzo oryginalne podejście. Miałem taką ciekawą sytuację, to abstrahując od Eurotrucka, że miałem ostatnio parę napraw w samochodzie i tak stwierdziłem, kurczę, byłbym w stanie chyba sam to zrobić, bo grałem w Car Mechanic Simulator i chyba wiem, gdzie mniej więcej co jest. No i tak podjechałem sobie do znajomego na kanał, no i zacząłem to robić. I tak myślę sobie, okej, w Car Mechanic Simulator to wyglądało sobie tak, było mniej więcej tu i szukam tego w samochodzie, o jest, okej, odkręcam sobie, coś tam sobie wymieniam, cyk. To było mniej więcej tu, to było mniej więcej tu. No dobra, tu jest inaczej, tu jest to schowane zamiast obok, wiesz, na górze gdzieś w silniku, to jest to gdzieś tam w ogóle od spodu, nie? No to szukam tego, szukam, zajmuje mi to pół godziny, o jest, dobra, odkręcam, wymieniam, cyk, gotowe, nie? Jakiś tam filtr, coś tamtego. I takie proste sprawy byłem sobie w stanie zrobić własnoręcznie i poszło mi to zaskakująco sprawnie, mimo że robiłem to pierwszy raz w życiu, bo zrobiłem kilkaset napraw w Car Mechanic Simulator, nie? I na podstawie tego jestem w stanie mniej więcej sobie wyobrazić, że granie w Euro Truck Simulator, zrobienie, załóżmy, nie wiem, 600 godzin w tej grze, jeżdżenie według przepisów. Jesteś w stanie ogólne takie podstawy jazdy ciężarówką załapać, a wszystko inne to będzie nabyte doświadczenie w realnym życiu. Jeśli ktoś nigdy wcześniej nie miał do czynienia z symulatorem ciężarówki, nie jeździł w Eurotrucku, to i przyjdzie taki goły wesoły, na przykład tylko sobie osobówką jeździł, nigdy nie miał zajawki na ciężarówki, ale no jego tam ktoś znajomy powiedział mu, że na ciężarówkach się fajnie zarabia i stwierdził, o kurde, idę sobie na ciężarówki i zaczyna się bawić te ciężarówki, to wydaje mi się, że tej osobie będzie dużo trudniej jeździć ciężarówką w realnym życiu niż tej osobie, która zrobiła 600 godzin w Euro Truck Simulator 2 i przyjdzie sobie uczyć się na prawo jazdy na ciężarówkę. Co ty myślisz? Wydaje mi się, że tak. Żeby najlepiej, schludnie do tego wszystkiego podejść, to wiecie, to najfajniej przygotuje to w ten sposób. Masz kompa, tak? Masz jakąś najlepiej kierownicę, na której wiesz, obracasz tym kołem, tak? Wiesz, jak to mniej więcej działa, na czym to polega. Bierzesz sobie czapkę z daszkiem, inwestujesz tak trochę w siebie, jako taki małolat. Kupujesz sobie, wiesz, czy kamerkę, żeby wykrywała twoją twarz, żebyś ty mógł sobie głową obracać i mogła, i wiesz, i ta kamera też będzie działać.
żeby, wiesz, zrobić taki pełnoprawny symulator z ETS-a, bo on jest fajny, bo każdy w niego może grać, ale można z niego, sam powiesz, że można z niego zrobić fajny symulator. Przyjedziesz też na rozładunek w ETS-ie, tak, i będziesz się parkować, załóżmy, na prawe lusterko, nie? No to to lusterko faktycznie, no może w życiu realnym jest tak wbrew pozorom trochę bliżej, nie? Bo jest troszeczkę bliżej, ale no jednak już tam patrzysz w to lusterko, nie? Czy przykładowo parkujesz się łatwiej na to lewe lusterko, więc możesz tam, załóżmy, tą kamerą faktycznie zajrzeć, o, tam za szybę, zobaczyć, o, faktycznie wyłamuje się, bo kierowcy też tak robią, że wiesz, cały tu bark, wszystko, rękę, głowę wystawiają i patrzą, kurde, zachodzi ona, czy nie zachodzi, czy nawet sobie drzwi otwierają. Oczywiście, no, każdy sobie radzi jak może, tak? Ale właśnie, żeby się tego takiego, wiesz, zachowania wbrew pozorom nauczyć, bo to i tak czy siak w życiu się w jakimś tam stopniu przydaje, nie? W realnym życiu ty jedziesz, załóżmy, tam z rodzicami, czy ze sobą samym, czy sam prowadzisz, jedziesz jakąś tam drogą, niby jest tam nierówna, ale da się fajnie jechać. A w ciężarówce masz tak, jakbyś, nie wiem, w trakcie huraganu jechał, bo całą kabiną buja, nie? I finalnie może się okazać, że, nie wiem, osobówką nie ma jakichś tam tych nierówności, nie ma jakichś tam mocnych, a jednak już ciężarówka, ta kabina jest wyżej, no bo jest tam te 2 metry prawie nad ziemią, tak? I jest cała amortyzowana i ona cały czas pracuje, cały czas się buja, plus jeszcze ładunek, jeszcze on sobie tam pracuje, wiesz, naczepa, coś. No i finalnie może się na przykład okazać, że myślałeś, że nie masz choroby lokomocyjnej, a wtedy się okazuje, że jest, nie? A, na przykład, ciekawe. Albo choborska, co gorsza, bo czasami naprawdę buja. No, tu chodzi też właśnie o taki, wiesz, wpływ warunków zewnętrznych na to, jak się ciężarówka zachowuje, czy jest to właśnie, są jakieś nierówności na drogach, czy właśnie te kolejne, które są straszne ogólnie w Polsce, u nas już coraz lepiej, ale jeszcze są, czy wiesz, czy silny wiatr, jeszcze jak jest w przód, czy w tył, to jest git. Ale jak już jest boczne, jakieś podmuchy silne, no naprawdę potrafi naprawdę cuda robić. Także jakieś jeżdżanie po krawężnikach, ja na przykład sam z siebie staram się naprawdę na nich nie jeździć. Strasznie pedantycznie do tego podchodzę, bo zawsze mam, wiesz, że tak powiem, wysmalcowane opony. Czyli, wiesz, czarnidełko albo jakiś tam nabłyszczacz, bo lubię i, wiesz, staram się, by nigdzie, wiesz, gdzieś tam te krawężniki jak najdalej omijać, no, ale czasami się po prostu tego nie da. No, ale naprawdę wjazd na krawężnik taką ciężarówką przy nawet 5 na godzinę, uwierzcie mi, to nie jest nic miłego i to naprawdę czuć. Tymek, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas, aby pogadać o tych irytujących nowych przepisach. Dzięki, że pokazałeś swój punkt widzenia. No i co? Zapraszam cię na kolejny odcinek, jak będziesz miał czas. Ależ oczywiście. Również bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki.